27 czerwca w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na zboiskach we Lwowie uroczyście obchodzono święto parafialne i kolejną, już 8. rocznicę konsekracji Kościoła. Uroczystości rozpoczęły się adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą o zwycięstwo i pokój w Ukrainie za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po adoracji odbyła się procesja eucharystyczna wokół Kościoła. Odpustową mszę świętą koncelebrował ksiądz Dawid Omieciński, proboszcz parafii Marii Magdaleny we Lwowie. W swoim kazaniu ksiądz Dawid powiedział, że Maryja, jak każda matka, pomaga nam w tych rzeczach, z którymi sami sobie nie radzimy. Na zakończenie wspólnej modlitwy proboszcz parafii ksiądz Mikołaj Lipitak podziękował wszystkim księżom i wiernym za udział w uroczystościach, a parafianom za piękne przygotowanie Kościoła do święta. Syna i Ducha Świętego. Z innych parafii. No i witam Was, bracia i siostry, nasi parafianie naszego Kościoła, poświadczenia naszego chramu. Żeby ta świątynia była coraz grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem przystąpić do ołtarza Pańskiego. Módlmy się. Izajasza. Pan przemówił do Achaza. Panie mój Boże. Objawienie świętego Joana Apostola. Щоб з'їсти дитину її, коли вродить. Обок крижа Ісуса стали, якого любив, то каже до матері. Cierpienia fizycznego, emocjonalnego, duchowego, moje choroby, strach, niepewność. Щоб Бог допомагав йому в його служінні. Sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi moje, które za was będzie wydane, jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, ich do oglądania Twojej światłości. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.